Dzień dobry Państwu. W związku z tym, że spotykamy się 3 stycznia 2017 roku, to zacznę od życzeń dla Państwa, dla mediów i oczywiście mieszkańców naszego miasta. Ale dzisiaj spotykamy się nie tylko dla życzeń, ale myślę, że chcielibyśmy się podzielić taką bardzo dobrą informacją, ponieważ tak jak Pan Rzecznik powiedział, rzeczywiście 28 listopada przyjęliśmy taką uchwałę o szczególnym trybie umarzania niektórych należności za mieszkanie będące w dyspozycji, mieszkania będące w dyspozycji miasta. 21 grudnia ta uchwała weszła w życie i chcę też podkreślić, ona obowiązuje tylko i wyłącznie do 31 marca 2017 roku, czyli zaledwie, no powiedzmy, 3,5 miesiąca. Ale ta uchwała ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ jest to uchwała, która ma zachęcić wszystkich, którzy mają długi wobec miasta za korzystanie lokali mieszkalnych, do spłaty tych długów. Jak Państwo wiedzą, miasto w tej chwili posiada prawie że 80 milionów długów nieściągniętych od użytkowników mieszkań komunalnych czy też socjalnych. Dlatego, jak Państwo pamiętają, też zaproponowaliśmy w 2016 roku taką formułę oddłużania poprzez odpracowanie niektórych należności. Teraz idziemy krok dalej i umarzamy dużą część tych długów, jeśli załóżmy mieszkaniec zobowiąże się do spłaty czy spłaci jednorazowo 30% swojego zadłużenia, a umarzamy 60%, jeśli załóżmy 40% mieszkaniec włocławianin zobowiąże się do spłaty w 5 równych ratach i ta klauzula obowiązuje do 31 października. Także jest to taka forma zachęty. Chcielibyśmy w ten sposób oczywiście ten dług miasta zmniejszyć, inaczej może dług mieszkańców wobec miasta zmniejszyć. Umarzamy, ale tylko dlatego, że to spowoduje, że część tych pieniędzy wróci do budżetu miasta. Także za Państwa pośrednictwem bardzo dziękuję za obecność. Chcemy zachęcać mieszkańców miasta, którzy rzeczywiście są zadłużeni wobec miasta za użytkowanie lokali mieszkalnych do spłaty. Taką możliwość dajemy przez 3,5 miesiąca. Tyle z naszej strony. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Mam zobowiązania. Chciałbym je uregulować. Kilka technicznych, praktycznych wskazówek. Jak mogę to zrobić? Drodzy Państwo, po prostu trzeba złożyć stosowny wniosek w AZK, czyli w jednostce miejskiej. No i wtedy cała procedura jest uruchamiana. Ja chcę powiedzieć, że od 21 grudnia, włączając w to okres świąt, kilkadziesiąt takich wniosków zostało pobranych, a 3 osoby już zdecydowały się spłacić i na konto AZK, z tego co pamiętam, wpłynęły ponad 24 tysiące złotych, a w ten sposób umorzyliśmy ponad 57 tysięcy złotych. Także ta procedura już ruszyła i ja się bardzo cieszę, że to zainteresowanie jest rzeczywiście dość duże. Panie Przewodniczący, zakładamy, że ile tych pieniędzy uda się odzyskać? Pani redaktor, chciałbym, żebyśmy się spotkali na początku kwietnia i żebyśmy mówili o kilku milionach. Czy tak będzie? Nie wiem. Będę się cieszył, jeśli to będzie nawet kilkaset tysięcy złotych. To jest pewien sposób, który pokazujemy. Myślę, że w Polsce jeszcze dość rzadko wykorzystywany, ale to jest właśnie sposób na zmniejszenie długu, powiedzmy tego miejskiego, z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych w różnej postaci. I też chcę powiedzieć, że jest to akcja jednorazowa, także proszę nie liczyć tutaj na kolejne tego typu uchwały, bo tak jak powiedziałem, ta uchwała ma czas obowiązywania ograniczony. Oj, pani redaktor, potrzeb miasto ma bardzo wiele, także ten budżet oczywiście mamy w tym roku niezwykle napięty, ponieważ mamy dużo projektów unijnych, do których musimy zapewnić wkład własny, także na pewno te pieniądze racjonalnie zagospodarujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Oddłużania, które były z MOPR-em wspólnie prowadzone, on nadal trwa, czy on był... Urząd Pracy, tak? Kierował chyba, tak było. Osoby, Urząd które... Pracy i MOPR. No właśnie, czy to trwa jeszcze? To trwa nadal. Oczywiście ten projekt jest nadal obowiązujący i też z tego tytułu... No... Mamy 20 parę osób, które tak, miało udział w tym. Tak, tak. Znaczy nie, czy już się zakończył? Nie. Zakończył się, ale zastanawiamy się nad kolejną edycją. O, właśnie, w ten sposób. Pod koniec stycznia będziemy tak. Ten projekt podsumowywać. Tak, tak.
Zastanawiamy się nad kolejną edycją, bo to pokazuje, że rzeczywiście te propozycje zostały dobrze odebrane.